Insert Nexo. Nowości w wersji 34. Wersja 34 systemu Insert Nexo wprowadza przede wszystkim zmiany w obszarze księgowym. Dotyczą one nowych wzorów rocznych deklaracji skarbowych, jak PIT-36 i 36L, PIT-4R oraz PIT-8AR, a także PIT-28 dla ryczałtu. Warto wspomnieć, że PIT-36 w wersji 28 obsługuje załącznik PIT-WZ, w którym wykazywane są korekty podstawy opodatkowania, tak zwana ulga na złe długi w PIT. W programach księgowych pojawił się również nowy formularz informacji o przychodach obcokrajowców IFT1 oraz IFT1R. Podczas zbiorczego naliczania można teraz wspomóc się dodatkowym filtrem. Programy linii Insert Nexo zostały dostosowane do tzw. Brexitu. Subjekt kontroluje poprawność wybranej na fakturze transakcji handlowej w przypadku klienta z Wielkiej Brytanii. Programy księgowe natomiast weryfikują poprawność ewidencjonowania zapisów VAT dotyczących transakcji z klientami z Wysp. W programie sprzedażowym pojawił się nowy raport, wspomagający wyliczenie podatku od sprzedaży detalicznej. Po osiągnięciu wyznaczonego limitu miesięcznego sprzedaży detalicznej, z raportu można będzie odczytać konieczną do zapłacenia kwotę podatku. Program Rewizor Nexo umożliwia wystawienie deklaracji PSD1, wykazującej wysokość podatku od sprzedaży detalicznej. Formularz deklaracji należy uzupełnić zgodnie z przychodem uzyskanym ze sprzedaży detalicznej za dany miesiąc. W programach księgowych pojawiła się możliwość zbiorczej zmiany stosowanego identyfikatora dla zapisów VAT. Ułatwi to proces prawidłowego wystawienia pliku JPKV7. Rachmistrz Nexo otrzymał pełne wsparcie dla stawki 15% dla ryczałtu. Pojawiła się ona na wydruku ewidencji, a także w zaliczce PIT dla ryczałtu. Programy Subjekt, Rachmistrz oraz Rewizor Nexo zostały zintegrowane z systemem windykacyjnym firmy Kaczmarski Incasso. Znacząco ułatwia to proces odzyskiwania pieniędzy z tytułu przeterminowanych należności. Wystarczy tylko zaznaczyć na liście nieopłacone w terminie rozrachunki i zlecić ich przekazanie do firmy windykacyjnej. Po dokonaniu weryfikacji danych dłużnika i zaznaczeniu odpowiednich zgód następuje wysyłka wierzytelności do firmy Kaczmarski Incasso, która rozpoczyna proces windykacji. Prowizja pobierana jest dopiero po odzyskaniu pieniędzy od nierzetelnego klienta. W wersji 34 gratyfikanta Nexo pojawiła się obsługa deklaracji zgłoszeniowej ZUS-RUD, za pomocą której płatnicy składek i osoby fizyczne od 1 stycznia 2021 roku mogą raportować do ZUS o każdej umowie niepodlegającej składkom ZUS. Pojawiła się obsługa deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR. Biuro Nexo w wersji 34 obsługuje zbiorcze naliczanie nowych deklaracji rocznych, jak PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, PIT-8AR czy PIT-28 dla ryczałtu, a także formularza IFT1 i IFT1R. Program obsługuje też nowy wydruk ewidencji przychodów, uwzględniający stawkę 15% dla ryczałtu. Insert Nexo. Najlepsze programy dla firm.